Cześć, dzisiaj kolejny odcinek LibreOffice pakietu, a mianowicie dzisiaj się zajmiemy Cal programem, odpowiednikiem Excela. Dzisiaj co zrobimy? Zbudujemy tabelę, pokażę Wam parę fajnych sztuczek związanych z tym, patentów, tak sobie ułatwić tą pracę i zajmiemy się sumowaniem. Więc poczekajcie, tylko sobie otworzę już przygotowany mam taki pliczek przykładowy. O. Tu mam tabelę. Ta tabela składa się w sumie z 33 pozycji dotąd. Musimy sobie zaznaczyć, mam tu drugi arkusz przygotowany, więc robię coś takiego sobie. Idziemy, tam było, momencik, 4 kolumny. Raz, dwa, trzy, cztery. Ta jest troszeczkę mniejsza, bo już coś tu próbowałem robić. Więc zaznaczamy sobie 4 w ten sposób i tu jedziemy na razie na 33. Dobra, to mamy załatwione. Więc teraz trzeba... Moment. A jest tutaj ikonka i teraz trzeba tę tabelę zrobić, zaznaczyć. W ten sposób dopiero nam się drukuje. Te linie jasne, tak, tutaj są całe posegregowane, są pomocnicze, są takie podglądowe. One są niewidoczne nigdzie w drukowaniu, w niczym. Dobra, to tak. Tą górną trzeba scalić. Tu mamy scalanie, opcję, a jak klikniemy jeszcze raz, możemy ją z powrotem odcalić, podzielić. Scaliliśmy sobie komórkę. Ok, mamy coś takiego zrobione. Ja żeby sobie ułatwić, zaznaczę sobie już to gotowe. Chlawiczek wpisywać. Kopiuj kolory, to zaraz wam pokażę, jak to się robi. Ja sobie to wkleję. Czyli widzicie, zrobiłem w sumie 5. I co teraz robimy w tej sytuacji? Zaznaczamy tą całość i mamy coś takiego tutaj usuń i usuwamy sobie, nie ma z tym problemu, można takie rzeczy pousuwać. Dobra, jak mamy to zrobione, trzeba nadać liczbę porządkową. Wpisujemy 1 kropka. Ja sobie tak kliknę tutaj, ja sobie zrobię coś takiego, że sobie pogrubię tą jedynkę, żeby ona była widoczna, elegancka. Dobrze, i teraz jak mamy zaznaczony, jak zaznaczymy, mamy taki kwadracik. Jak naklikniemy na niego, taki się inny krzyżyk, taki czarny krzyżyk pokazuje. Przytrzymujemy go i zjeżdżamy w dół. I mamy wszystkie dodane, nie musimy ręcznie wklepywać. Dobra, mamy to już zrobione. Następnym krokiem będzie to, że ja sobie już pozwolę te cyfry skopiować, bo tu mam przygotowane takie przykładowe, może trochę z kosmosu, ale to już nieważne jest nazwy komórek, cyfry, jakie tutaj są, bo to tylko chciałem pokazać zasadę, jak się robi. Dobrze, mamy to zrobione, ale chcemy wiedzieć, ile jedzenie i inne wydatki dziennie nas kosztują. Więc co robimy? Wchodzimy tutaj, klikamy, znaczy zaznaczamy tą komórkę i klikamy, tutaj mamy takie narzędzie jak suma. Tutaj możemy sobie sumę nacisnąć, bo mieliśmy zaznaczoną, kliknęłem na to i nam się dodała tutaj suma. I teraz w tym już programach można zaznaczyć 2 Enter. Ja pamiętam, że czas 15 lat temu, że było trzeba ręcznie wszystko wpisywać, to z czasem dodał już w którejś aktualizacji Microsoft Office, a Libra to już to ma po prostu, bo wypada to mieć. Dobra, jak mamy to zrobione, to co? Musimy teraz każdą z po kolei lecić w ten sam sposób. Nie. Tak samo magiczny plusik naciskamy i pyk, przyciągamy. Prosta sprawa, prosta metoda. Dobrze, teraz chcemy wiedzieć, mieć tu podsumowanie ile razy w miesiącu całym. Na jedzenie, na inne wydatki, ile w sumie wydaliśmy. Co teraz robimy? Zaznaczamy w ten sposób i robimy tutaj ok. Znowu zaznaczamy w ten sposób sobie, scalamy tutaj, dajemy sobie powiedzmy tutaj czerwony kolorek, a jeszcze, żeby to ładnie wyglądało, zaznaczymy sobie liczbę porządkową i weźmiemy sobie na przykład coś w tym stylu. Chociaż, a na przykład mi to się nie podoba, można sobie poprawić na coś jaśniejszego. O, moim zdaniem dużo lepiej to wygląda. Ok, i teraz co tutaj robimy? Też klikamy sumę w ten sam sposób i tylko teraz od góry do dołu zaznaczamy wszystkie komórki, które chcę, żeby nam sumowało. Enter. W kolejnym odcinku którymś z kolei pokażę Wam, jak wybiórczo wybierać na przykład cyfry, żeby nam sumowały przy innych tabelach. Chcę konkretne przykłady Wam podać. Teraz znowu plusik, pyk. Mamy w ten sposób robią tabelę, ale super to wygląda. Ale to są pieniądze, więc by się przydało dodać jeszcze, że to są złotówki na przykład. Jak to robimy? Zaznaczamy sobie całość pod najszybszy sposób i tu mamy znacznik dolara. I tu mamy różne waluty. Możemy sobie wybierać, jakie chcemy stosować. Wszystkie, jakie są. Ale domyślnie mamy złotówki. Klikam, są złotówki. Tak, możemy to tak zrobić, teraz możemy to oddzielnie, ale możemy cofnąć i pokażę Wam, że możemy tu całość dodać. Całość. Pyk, zrobiony. A, i zapomniałem tutaj nazwać tej kolumny. Piszemy razem po prostu. Nie ma co tu wymyślać, bo tu chodzi o przykład mniej więcej, że to można zrobić. Elegancko, ładnie to wygląda. W następnym odcinku pokażę Wam, jak pracować z arkuszami. I kilka fajnych patentów. Na razie, cześć, pa. Zostaw łapkę, zasubskrybuj ten kanał, udostępnij tą serię, jak wiesz, że komuś się przyda te poradniki. Na razie, cześć, pa.